waits for no man and ain't got time to shake your hand. Get that style check, put it in pockets like a bag. Hejka, witajcie w kolejnym odcineczku serii Zagrajmy Razem w Shakes and Fidget. Słuchajcie, witam was bardzo serdecznie. Mamy spokojny, niedzielny wieczór, a mianowicie 21.32. Witam was na żywo, nagrywamy, słuchajcie. No i dzisiaj mam nadzieję, że wpadnie jakiś loszek. Dobrze, kochani, przede wszystkim mam chyba zapisaną walkę. Przynajmniej mam nadzieję, że zapisaną walkę mam... No chyba nie mam zapisanej walki. Tak czy inaczej, udało mi się przeciwnika pokonać w loszkach. No i słuchajcie, wpadł do klaserka. Oczywiście zapisałem to walkę, ale już tak dawno to było, że tej walki już po prostu nie ma. Sprzedamy sobie oczywiście to, co nie jest nam potrzebne, a mianowicie itemki, które trafiają się podczas misji. No i teraz będę z wami szczery. Sprzedam to, po prostu to sprzedam, z tego względu, że ja tego nie potrzebuję, a nie mam też za dużo miejsca, żeby takie rzeczy trzymać. Kochani, trafia mi się naprawdę, ja często kopię te klejnoty. Nie wiem, czy ulepszać kopalnię, czy mi się to opłaci. Powiem szczerze, nie mam pojęcia. Dobra, zaatakujemy na początku twierdzę, poatakujemy sobie jakichś przeciwników, poszukamy, a nóż może coś nam się opłaci. No, to na przykład nam się bardzo opłaci. Znaczy bardzo. Też chyba nie można tego tak przyjąć, że nam się bardzo opłaci, ale przynajmniej w jakimś tam stopniu nie. Na przykład teraz sobie tego nie zaatakuję i szukam, o, na przykład takich. To są takie świetne łupy. Mam prawie 200 milionów, słuchajcie, hajsu, także hajsu jak lodu, hashtag Titanic. No, no i lecimy dalej. Dobra. Kolejne ataczki, zyskujemy sporo, słuchajcie, na kolejne ulepszenia. Bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy. Możemy oczywiście lecieć dalej. No, niech ja tu znajdę kogoś, no jest już ktoś, albo nie. Nie, lecimy dalej. Znajdźmy sobie, o, na przykład, o, no i super. No i właśnie o to mi chodzi. No to mi chodzi. Dobra, szukamy dalej. Nie. Jeszcze dalej, nie? O, już chyba słabiej jakoś się trafiają, tak sądzę. A nie, jednak jeszcze w miarę nie jest tak źle. No i oczywiście trójeczka. No i został nam jeden, więc już nic jakby na to nie patrzeć nie zrobimy. No i kosztowało nas to tylko 41 tysięcy, więc elo, zyskaliśmy prawie 100 tysięcy. Dobra, a teraz tak, słuchajcie, ulepszyłem naszych magów bojowych na poziom 85, żeby wiadomo, żeby siały tutaj postrach na dzielni, żeby nikt nas nie zaczepiał. Także defensywa jest wzmocniona i to się ceni, bez wątpienia. Salę rycerską ulepszyłem już wtedy, tak, na poziom 10. No i jest ona na poziomie 10. Teraz tak, kochani, skończyła mi się, co mi się skończyło ulepszać? Gildia Łuczników to też, ale Wieża Magów na poziom 10 wskoczyła. Co tam jeszcze? Koszary na poziom 11, słuchajcie, na poziom 11. Dzięki temu mam teraz 33 żołnierzy. No i jedna jednostka 10 minut, tak? Więc wszystkich będę miał za 6 godzin, no spoko. Czyli nieprędko, można by to tak powiedzieć. No, ale dobra. Wskakujemy oczywiście już do portalu gildyjnego i tutaj nas czeka kolejny przeciwnik, wyszukany oprawca. Mam nadzieję, że go pokonamy. Myślę, że nie będzie problemu. No, cwaniaczek, kurczę, ale spójrzcie ile uników. Ale te uniki dzisiaj są zarąbiste, naprawdę zarąbiste. Dobra, czekajcie. Dobra, nie będę się może pchał. No i lecimy dalej. Spójrzcie, ile ja mu już HP zabrałem. Grubo ponad 20 milionów już jest, nie? Czy grubo? No dobra, nie aż tak grubo, nie? Ale ile ja mu zabrałem? Z 30 milionów. Powiedzę z 30, nie? No, 27 milionów. Może być i tak. Dobra. Lecimy dalej. Tak. Co my tu jeszcze mamy? W ogóle pozdrawiam całą swoją gildię. Słuchajcie, chłopaki, dziewczęta, pozdrawiam was. No i mamy czas rozdawania hajsu, bo mamy prawie 301 poziom. Oczywiście jeszcze go nie mamy. Bardzo monotonnie się teraz te poziomy wbija. Naprawdę, uwierzcie mi, bardzo monotonnie. Także nie polecam wbijać dużego levela, nie polecam. Dobra. No i tutaj możemy tak do 1900, ja wiem,
No, jakoś tak. Ja bym tutaj jeszcze dojechał do 1800. Mam nadzieję, że mi starczy na luzie. Też się bawię z tym. Dobra. Żeby mieć trochę odporności. Wiadomo, trzeba mieć. Jeśli chcemy w jakikolwiek sposób być odporni na przeciwników. Dobra. No i teraz tak, pozostaje nam zręczność. Jej już podstawowej też dużo mamy. No ale wiadomo, zręczności nigdy za wiele. Dobra, i 10 milionków tak zostawimy sobie na razie. Zobaczymy co dalej. Dobra, zakręćmy kołem fortuny, słuchajcie. Jak to mówią, do 3 razy sztuka, więc dzisiaj kręcimy 3 razy. No i pierwsze kręcenie jest oczywiście za darmo. Niestety, no nie. To nie jest to. Lecimy dalej. I lecimy. Jest! Pięknie. Dobrze, zakręcimy zaraz jeszcze raz. Już ostatni. A nuż może znowu grzybki wpadną? Teoretycznie jestem teraz jednego grzybka na plus. Prawie, kurczę. Dobra, trafiły się grzybki, to zakręćmy jeszcze, no zaraz, no. Chociaż raz zakręćmy, no i zobaczymy. No dawaj. No i wygraliśmy tam 2 miliony golda. No spoko, nie ma problemu. Dobra. No i teraz tak. Na początku zaatakujemy chyba portal do piekieł. Akt trzeci to jest co? Akt trzeci, poziom 1 na 10. No już 3 akty minęły, nie? Dobra. Kolczasty zgryźliwiec. No twardy przeciwnik, na pewno twardszy aniżeli poprzedni przeciwnicy. 320 poziom. Może dużo nie atakuje, bo nie ma jakoś super dużo zręczności. Ale zwróćcie uwagę, że unika, no i bardzo dużo unika, jak to zwiadowca, nie? No dobra, pomijmy, bo ta walka będzie 10 lat trwała. No ile mu tam zabrałem? No 2% na plusie wyszedłem, jakby na to nie patrzeć. Dobra, teraz tak, zbrojownia, szukamy w zbrojowni, nie, czegoś z klejnotem by się przydało, coś z klejnotem i to o to właśnie. Ale nie, bo nie ma sensu tak też tracić grzybków bezpośrednio, no to trudno. No chyba, że no zobaczymy, być może trafi mi się tu sama siła dla wojownika. No niestety szczęście, szkoda, powiem szczerze, dobra, bierzmy sobie to. Odświeżmy sobie jeszcze raz, o. No i być może coś nareszcie dla naszego, słuchajcie, kochanego, wspaniałego z maga. Nie maga, a wojownika, no niestety. No niestety nie. Nie. No, chyba że, słuchajcie, możemy jeszcze zrobić tak, że ja tutaj to wezmę hopsa, tak. I tylko nie mam teraz żadnego przedmiotu na, kurczę, na siłę. No ale dobra, już tam trudno, nie? No to możemy sobie wyrzucić, jakby na to nie patrzeć. No dobra, teraz tak, 13 piętro, tutaj nie mam szans. Ja nie chcę atakować lochów, w których jakby na to nie patrzeć nie mam szans. Astaros naprawdę też nie mam szans. Nie mam szans wieży. No próbowałem, znaczy wieży na pewno są jakieś tam szanse. I tak samo tutaj nie mam szans, więc albo pokonuję to, albo wieżę. Spróbujmy. No i ustalmy, że tak po 4 razy, no. Znaczy, żeby zostało 3500 grzybków, tak? Bo miałem oszczędzać, już jest naprawdę malutko. To jest bardzo mało, słuchajcie. Także pamiętajcie, jeśli odcinek wam się podoba, zostawcie łapeczkę. Bardzo ostatnio dużo tych łapeczek jest. Bardzo mnie to cieszy, także dziękuję wam. No i przede wszystkim też dziękuję za wszystkie reflinki. Oczywiście śmiało rejestrujcie się, bo przynajmniej coś mi się zwraca wtedy, tak? Przepraszam, odbiło mi się. Dobra, no i ogromny ogar. No, Barbuś sam w sobie zabiera 10 milionów. No, Barbuś ma ciągle ten sam poziom. Ja gwarantuję, że jeśli dać by mu tej siły troszeczkę, żeby on sobie tam poszalał, to by było lepiej, nie? A no, tutaj Maguś też jakoś tam... Szału no nie ma, no dupa dalej na swoim miejscu, no nie urwało, nie? Ale mogło być lepiej mimo wszystko. Szczwana też, słuchajcie, no nie unika. No tam może czasem unika, ale to też nie jest dużo tych uników. Nawali mu mniej niż on jej, tak.
No i spójrzcie, no i 50 milionów dla taksusia zostało. 50 milionów dla taksusia, no chore wy samozwańcze, no nie wierzę. No i zabrałem 34 miliony HP. Sam taksusiem, nie? Dobra. Kurczę. Dobra. Kochani, ostatnia próba na ogromnym ogarze. Niech nam się uda. Trzymamy kciuki, spinamy dupska i jedziesz taksi. Proszę cię, wygraj. Będę cię kochał. Dobra. No bij się. Bij się, cwaniaczku. Dobra. No, Barbuś mógłby więcej krytów sypać. Ale na Barbusie nie możemy narzekać, on po prostu nie ma możliwości, on nie ma itemków dobrych, które by mu się przydały, a no wiadomo, jak to czasem z tym bywa, prawda? No. No wiadomo. Niestety. No też. No niestety, nie ma. Nie ma nic dobrego. A szkoda. No, Maguś. Maguś tam szaleje z tymi krytami, no ale 65 milionów i teraz na dwie osoby. To Szczwana, żeby zebrała tak do 30, to ja już mogę to skończyć, nie? No ale Szczwana bodajże, podejrzewam, że nie zabierze tyle. Szczwana też ostatnio jakoś tak coś nie w formie, no. Szło i wcześniej lepiej. Będę z wami szczery, naprawdę dużo lepiej szło, a teraz ostatnio to... No i 50 milionów HP dla taksusia. No 30 milionów zabrał. No nie mówię, nie powiem, że jest to źle, nie? To jest naprawdę dobry wynik, z tym, że no, potrzebuje pomocy też innych. Dobra, no i teraz istota pozaziemska, słuchajcie. Zostały nam 3 grzybki do wydania na dzisiejszym odcineczku. No, Barbuś został zjechany i to równo. No, jakby na to nie patrzeć, Maguś też jakoś się super nie popisał. Szczwana prawie wpadła na 2 strzały, spoko. Kryt! O! Oh shit! Ja pierdzielę, tak blisko. No kurczę, ja już muszę, słuchajcie, zmieniać łuczek. Naprawdę, ten łuk już trzeba wymienić. Czekam na następny epicki weekend i będziemy już wymieniać, słuchajcie, łuk, będziemy wymieniać itemy i to, co się trafi. No teraz, no, 16 milionów to chyba nie za bardzo. Ale ja pierdzielę, już tak blisko, no po prostu nie wierzę, no nie wierzę. No, szkoda, szkoda. Dobra. Nic z tego, słuchajcie, nic z tego. Jest blisko, ale nie jest dostatecznie blisko. Miałem, słuchajcie, wydać tylko 3 grzyby, a znowu syndrom Destro się włącza, nie? I ja tylko myślę, zatłucz go taksuś, bo inaczej zaraz sam go dojadę. Rozwalę monitor, nie, aż go trafię. Dawaj, no, dawaj taksuś. Ciśniesz z ziomeczkami. Kurczę, jeszcze troszeczkę, no śmiało, no co jest? 4 milionki HP, co to było? No proszę, no, no to jest do pozamiatania, słuchajcie, pozamiataj jak sprzątaczka, nie? Leć, leć młody, dawaj, 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 dawaj go! No, come on! Ziomek z takim wodogłowiem nie może nas tutaj, kurczę, karać, tak? No please, 3 miliony, 6 milionów, 2,5 miliony, no proszę, tak, coś błagam! Użyj swojego ciosu karate, nie wiem, jaja, miomatę, cokolwiek, zrób to tak, coś, zrób to! Fuck me! Fuck! Nie, 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 po prostu no nie, no, no nie wierzę, no nie, no nie. No i 69, przypadek nie, no nie sądzę, że to jest przypadek, nie sądzę. Coś uważam, że to nie przypadkowość taka liczba wzięła, nie inna. A, no kilka rzeczy bym powymieniał na pewno. Na pewno to bym wymienił. Bo tu mogę trafić naprawdę dużo lepszą itemkę. Z tym, że no czekam, aż mi się ta dużo lepsza itemka trafi, tak? A wiecie co? Jakbyśmy spróbowali zamienić moją itemkę mojego ziomeczka, czyli Szczwanej Kunegundy. O tą. Ja bym jej dał tą. Bo wtedy mam dużo większy... Zobaczymy, czy na przykład tego by się udało pokonać. No, podejrzewam, że nic z tego. Ale już zostaje dużo mniej HP, naprawdę, już... Tam 40 mi... No nie, nie. Chociaż w sumie tak średnio.
No ja teraz mniej zabieram, zdecydowanie mniej. No ale zobaczymy, jak pójdzie tutaj jeszcze. Spróbujmy. No nie, no nie, 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 nie. No nie wchodzi, coś po prostu nie idzie po naszej myśli. No jest blisko, jest 2 miliony, ale to nie jest to, czego byśmy chcieli. Mówię wam, ja teraz nie mogę się doczekać. Jak będzie epicki weekend, za chwilę wam powiem, kiedy on w ogóle będzie. Wymieńmy się itemkami z powrotem. Powiem wam, kiedy będzie epicki weekend. Wtedy, słuchajcie, naprawdę, z 200 grzybów... Z 200 grzybów, może mniej, może więcej. Grzybowe żniwa teraz będą, później weekend mądrości i później epicki. Wtedy zamieniamy, słuchajcie, itemki. Będziemy mieli lepsze itemki, wtedy pozamiatamy. Dobra, kochani, wasze zdrówko. I lecimy z pozdrowieniami. Futkaczka, pozdro, pozdrawiam cię również. Na świecie 30. Ja już nie mam tego konta, przyjacielu. Oddałem na konkursie. Dzięki wielkie, pozdrawiam również Teletubiś. Do końca przygody proszę, aby każdy gracz miał wykupione nie mniej niż 10 rycerzy. Miał wykupionych nie mniej niż 10 rycerzy? No. No ja mam 10 rycerzy. No i co? Jakich rycerzy? Nie no, chodzi na pewno o tych w twierdzy. Nie, to są żołnierze, nie rycerze. Nie, nieważne. Takie małe, wiecie, pytanko. Żeby się upewnić. Elo Taxi, pozdrawiam na odcinku. Oczywiście, Ernest, pozdrawiam. Mam pytanie, czy na dobre staty? Zarąbiste, dzięki Kotlet, staram się. Pozdrawiam na odcineczku, oczywiście Logan Zerte, pozdrawiam cię. Dasz postać, jak będziesz miał robić woja? Nie dam. Siema Taksuś, mam do ciebie prośbę. Co najlepiej ulepszać w twierdzy, gdy mam się 155 level? No nie wiem, no cóż, ulepszaj to, co chcesz, nie? Pozdrowisz mnie na odcinku, popitka za ciebie. Dziękuję i popitka za ciebie. Lecimy dalej. Siema Taksy, jesteś super, pozdrów na odcinku i popita za mnie. Popitka za ciebie, zdrówko. Nie będę grał na S6. Siema Taksy Dziku, oczywiście chciałem ci powiedzieć, że jesteś moim ulubionym youtuberem. Miło to słyszeć. W dupsko z masłem, tak jak lubię. Dzięki tobie wróciłem podobnie, wróciłem grać w SF-a, z czego jestem dumny. I ja jestem dumny. Serdeczne pozdrowionka dla ciebie i twoich widzów. Popitka dla nich i ciebie, i za ciebie, i za twój powrót też popitka. Zdrówko. Lecimy dalej. Oczywiście, pozdrawiam i popitka za was, król Julian. Fajny skład, nie? Hej, popita za mnie. Oczywiście, już się robi, zdrówko. Ale kurczę. Dobry soczek pomarańczowy. Pozdrów na odcinku, please. Pozdrawiam, Mikloj. I jeszcze jedno, kto nie jest w rodnej gili, to zapraszamy do Blackworld. Pozdrawiamy i zapraszamy. Gratuluję 300 poziomu, ja mam dziękuję, dzięki wielkie i pozdrawiam ciebie również, Rodit. Pozdrawiam serdecznie, Votrex, ja ciebie też. Siemanko, pozdrawiasz na odcineczku. Oczywiście, Kekers, pozdrawiam cię. Dałbyś linka do strony, gdzie pokazują procent, to jest sfdb.overy.net. To już chyba nie działa, aż zaraz zweryfikuję to, co mówię. Overy.net. A ta strona jednak działa. Aha. To spoczko. No pomyślę, co z tym mogę zrobić. Lecimy dalej. Zdzisiu z Polski, pozdrawiamy. Pozdrawiam całą rodzinkę z RT i ciebie. Pozdrawisz mnie i moją, oczywiście. Pozdrawiam ciebie i twoją gildię, Witoldzie. Co zmieni się na serwerze z RT Shakes? Zobaczysz sam. Taksi, popita za moje zdrowie. Twoje zdrówko. No, tak nie można żartować. A jeśli nie żartujesz, to wiedz, że w ciebie wierzymy. Pozdro, Magbar, pozdrawiam. Gratuluję 301 levela, który za chwilę nadejdzie. Dziękuję, już o tyle mi brakuje, o tyle. Jak penis pieca. Pozdrawiam ty, pozdrawiamy również naszą. Nagrywasz najlepsze filmiki z Shakes and Fidget na całym ty. Dzięki wielkie, taka praca. Pozdrawiam i oczywiście popitka za ciebie. Pozdro za mnie i popita. Pozdrówka i popita.
Ach. Dobra, trzymajcie się wszyscy bardzo mocno, zapraszam was na kolejne odcineczki. No i cóż, do zobaczyska w następnym odcineczku z serii Zagrajmy Razem w Shakes and Fidget. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. Widzimy się na następnym odcineczku. Taxi Zerte, mam nadzieję, że już lepiej pójdzie. Siema.